Masz coś dla ciebie bukiet kwiatów. Weź go. O, dziękuję. Ale czyli już między Carmen tobą a nowym MS-em jest wszystko cool, right? Tak, wszystko cool, tylko nie strzelaj mi pod mechanikiem. Dobra, do mechaników. Yo, ale masz tak w banku, lala, ale to się nazywa self-defense, czaisz? To ona pierwsza. Self-defense. A Carmen, czyli między nami jest miłość, nie? Miłość? Nie. Znaczy, no wiesz, o to chodzi, taka przyjacielska, nie? Bo ja mam coś jeszcze dla ciebie, no bo stwierdziłem, że kwiaty to będzie za mało w prezencie. Przepraszam. Drugi prezent, Carmen. Ale to i na co ty się czaisz? Bez maski byłem, no. No mów. Śmiało. Nie, no, wiem, że się kupiłam, bo miałem jakieś kreski przytyczałam, jakbym coś. Ale coś, mucha jakaś była? Emma? Jaka mucha? Nie widziałaś też, nie? To dobrze. Mam świadka. No, ale go poczekaj! Co oni k***a? Ja pier... Oblok! Jaka salwa! Samir. No. Nie bój się. Aha, no dobra, myślałem, że się boisz. Ten. Wejdź do mieszkania, wejdź. Śledcze policji! Ręce do góry! Centralny... Nogi szeroko! Dobra, debilu! Debile! Będą wszyscy... Każdy będzie stał pod tym... Merghani! Debilu skończony! Ty jesteś upodzony! Merghani! Daj mordę, proszę. A ty z Judasza, chłopie! Przepraszam, nie mogę gadać. Dobrze. Chcę, tylko goni mnie policja, muszę usunąć numery, to zbyt skomplikowane rzeczy. Pozdrawiam, zaraz się odezwę. Mają mnie... Takobus! Co to jest? Debilu, panie. Rozglądajcie się. Weź od razu się Pietrucha tu na środku. Jedzie coś tam szybko. Jedzie. No, mamy go. Ha! Dobra, ale nie wiadomo czy go dogonimy. Nie ma. Musisz rozbujać tą kobyłę je. Miejmy nadzieję, że dzwon na coś. Oj. Oj. Wy jesteście chłopaki. Mówię coś do ciebie. Dalej chcesz mi zabić? Mówię coś do ciebie. Schowaj to. Stąd, wytelemiegda. No co, gratuluję. Nie, tyle. No to wy jak już się popisałeś. Anko, EMS na 1. Jak masz okno otwarte. Prawe mam tu. Dobra. To jest takie samo działanie, stary, o co tu chodzi? Licencji bronią też się. To jest normalne? Będą tu backshotsy? Uważaj, Emma. Wiedziała. O nie! Oj. Ale p***eła. O kur... O! Wózek. Mamo, chciałem cię ratować! To mówił Janeczek, więc... Dobra, Janek to jest. A co wy jesteście, Slawa Ukraina? Nie. To minionki? A, minionki. No nie zakumam. Uwaga, bo coś tu szponcie z tymi mieszkami. Nie, zgarniajcie mnie szybko, bo ja nie mam czasu. Nie, łapot porwało. Pozdro. Wszystko wiem. Słuchaj, miałbym pewien ekskluzywny towar dla ciebie. No gadaj. Tylko to jest ogólnie bardzo ekskluzywny towar i mamy dostęp tylko my do niego. Z tego, że kiedyś po prostu miałem koneksję, prowadziłem taki biznes Samir House. No. Mam dwie karty. Poważnie? Mhm. Ale od godziny czy od nocki? Dla pana cała noc. Cała noc z dwiema. Gdzie? Słuchaj, od razu odebrałem, jak najbardziej. Słucham, tak. Słucham. Potrzebujesz czegoś? Czego potrzebujesz? Ja w tym momencie! Jezus, no. Mogę coś powiedzieć? Dziękuję. Ja mam takie pytanie, nie. Bo Heidi... Pozwól przeciwko niejakiemu Gregoremu Montanie. O, to ja. Tego nie wspomniał. Z racji, że pan go potrącił kiedyś? Coś takiego było? No szuków, nie raz. Parę razy usiadłem mu na mordzie, no różne rzeczy się robiło, nie? Nie wiem, czy dobrze pan mi to mówi, ale wracając... W cudzysłowie oczywiście, no my mieliśmy wiele jakby kolić. O twoim życiu na 20 minut, no. Zacząłem się szkolić z obsługi broni palnej. Następnie wstąpiłem do wojska, kobieto. Ja nie miałem czasu bawić się zabawkami, od razu porządnym kalibrem się bawiłem. Byłeś kiedyś na odpuście, czy nie byłeś na odpuście? No nie byłem nigdy odpuście. Nie, i nie bawiłeś się potężnym kalibrem, bo ja wiem, co ma pastor w gaciach i to nie jest na pewno potężny kaliber, człowieku, jak już. Ale dlaczego ty tak mówisz o pastorze? Weź małym kalibrem, jak już się bawiłeś. Zachowaj ty trochę klasy, kobieto, naprawdę, odrobinę szacunku. No co no, po prostu kłamie. Oho, Gregory Montana, słucham. Cześć George, ej George, pomóż mi, bo ty jesteś mądry, tak prawda. Do kogo mogę złożyć skargę na DOI? Jest jakaś instytucja wyższa niż DOI w mieście? Te ku... pobierają pieniądze za nasze... Tiger. Słuchaj, jaki Tiger? To bym wolała nie gadać. Jest Tiger. Który wykonuje swoją robotę. Jest Tiger, który jest szefem DOI-u, nie? W sensie to jest jakby, no... To jest widzowie. Spriem RGH, mam nadzieję, że będzie chociaż taka zbiórka jak u Buddy, że podjedziecie tymi rowerami waszymi i będziecie dzwonkiem. Czym? No nie wiem właśnie. Ja też ci pokażę, patrz to. Pa. O, a to w razie prądem? Nie, to jest aligator, to jest krokodylek. Alligator. Oj, ojejku. Co? Gdzie ty mi siadasz na mordzie? Uspokój się. Siada na mordzie komu? Jezus. Zostawmy to w milczeniu po prostu. To słuchaj, dajcie nam tak, nie wiem, z pół godziny, bo my jesteśmy na napadzie. Złapiemy się i przegadamy to wszystko. Chłopie pisze tak. Ślizga się jak pomógł. Ja! Daj nam pół godziny, a do końca ty się złapiemy. Git, dzwoń, no elo.